Witam! Zapraszam na porównanie małych lampek rowerowych firm Bontrager, Giant, Magtronic i D-Mount. Ale wcześniej chcę podziękować za 100 subskrypcji. Bardzo mi miło, że chcecie oglądać moje filmiki. A teraz do rzeczy. Na wstępie zaznaczę, że tak małe lampki w nocy raczej nie oświetlą nam bezpiecznie drogi. Wyjątkiem jest Bontrager. Służą raczej jako zaznaczenie naszej obecności i zwiększają nasze bezpieczeństwo. Jeśli jeździsz po nocy, miej włączone światełka. To naprawdę dużo daje. A jak zaraz dowiesz się z testu, nie trzeba wydawać 400 zł na Bontragery, żeby było Cię widać. Wszystkie lampki mają wbudowane akumulatory i ładuje się je przez kabel USB dodany do zestawów. Oczywiście z budżetem około 100 zł można kupić mocne lampki, które oświetlą nam trasę, ale są one duże i brzydkie. Ja do porównania wybrałem lampki małe, nie rzucające się w oczy i nie psujące wyglądu roweru. Zacznę od najtańszego zestawu chińskich lampek D-Mount, które można kupić już za około 10 dolarów. Lampki są lekkie, wyglądają całkiem ładnie i mają dobrej jakości gumki mocujące. Posiadają 3 tryby świecenia. Przez ręce przewinęło mi się kilkanaście takich zestawów i tylko jedna lampka była uszkodzona. Po zgłoszeniu tego sprzedawcy przysłał mi nową bez żadnego problemu. Lampkę włącza się przez wciśnięcie przedniej części, co nie zawsze się udaje i czasem bywa upierdliwe. Jedynym uszczelnieniem jest o-ring w części z baterią. Następny zestaw to Magtronic Line. Te lampki polskiego producenta można kupić już za około 150 zł. Firma posiada już całkiem niezłą reputację i w sumie się nie dziwię. Kolega używa takiego zestawu już 2 lata i wszystko działa jak należy. W pudełku znajdziemy dwie gumki mocujące, na które trzeba uważać, gdyż w internecie krążyły opinie, że lubią pękać. Po tym teście kupiłem takie lampki na tył sobie i dziewczynie. A problem gumek rozwiązałem dokładając dodatkowy o-ring, żeby mieć pewność, że światełka zostaną ze mną na dłużej. Gniazdo ładowania osłania gumowa klapka. Trzeci zestaw to światełka Giant Recon 100, które dostaniemy za około 200 zł. Jak to produkty Gianta, światełka są bardzo solidne. Gumki mocujące są dobrej jakości. Dodatkowo można dokupić dedykowane uchwyty na kask i siodełko. Lampki mają kwadratowe mocowania, więc można je założyć w każdej pozycji. Posiadają 5 trybów świecenia. Jedyną ich wadą jest włącznik, w który ciężko trafić i wcisnąć. Ostatnimi, najdroższymi lampkami są Bontragery Ion i Flare 200. Ten komplet kosztuje ponad 400 zł, ale oferuje najwięcej możliwości. Posiadają gumki podobnej jakości co wcześniejsze lampki, ale w odróżnieniu od Reconów można je zamontować tylko w jeden sposób. Lampki można łączyć z urządzeniami Garmina i Bontragera. Posiadają też czujniki zmierzchu i 5 trybów świecenia. A teraz najważniejsze, jak te lampki świecą. Chyba nie zdziwi Was fakt, że najmocniejsze są Bontragery. Przednia lampka ma aż 200 lumenów, więc można jeździć z nią w nocy po lesie i wrócić cało do domu. Bateria w najmocniejszym trybie wytrzyma około 2,5 godziny. Gianty mają 100 lumenów i oświetlą już znacznie mniej, ale na opartego da się z nimi jeździć po nocy. Światło z Magtroników jest rozproszone, więc nie oświetli nam drogi, ale za to będziemy z nimi bardzo dobrze widoczni i to również z boku, gdyż mają bardzo szeroki kąt świecenia. Ostatnie lampki moim zdaniem to taka podstawa. Jeśli nie chcesz wydawać więcej niż 100 zł, to te wystarczą. Są solidne i świecą znacznie mocniej niż te najtańsze za 10-15 zł. Tu widać, jak wyglądają wiązki światła wszystkich lampek i dlaczego kosztują one tyle, ile kosztują. Niestety, ale porządne lampki są drogie, chociaż te 400 zł to już chyba przesada. W podobnym budżecie mamy jeszcze światełka Noga, Kataja i Lezajna. Oczywiście nawet nie ma co marzyć, że takie małe lampki zastąpią porządne latarki. Tu porównanie ze zwykłym konwojem S2. Ale moja prośba jest prosta. Zawsze miejcie ze sobą jakiekolwiek lampki, nawet te najgorsze, bo każde światło jest lepiej widoczne niż czarna plama. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!